Cześć, czołem z tej strony Fiszu i witam was w kolejnym odcinku z serii The Sims. Nasza rodzina w końcu doczekała się odpowiedniej sumki pieniędzy, znaczy jeszcze nie do końca odpowiedniej. Mi się krzaczy tutaj obraz, o widzicie. Jeszcze nie odpowiedniej, ale wystarczy, że posprzedaję parę tutaj rzeczy w domu i będziemy mogli się wyprowadzić w końcu z tej klitki malutkiej. Więc tak, musimy sprzedać serwo. To. Dzieci nie sprzedajemy. Takie najdroższe rzeczy. O, już mamy 123 tysiące. Telewizor wyrzuć, to wyrzuć. Też. To może zostać. O, to wyrzuć. Też. Ci, którzy tu zamieszkałem po nas, no to nie za bardzo będą mieli co oglądać czy coś. O, i tu też. Dobra, i chyba tyle. No i cóż, otoczenie. Czy chcę zapisać grę? Tak, chcę zapisać. Już. Nie pamiętam dokładnie, jak się wyprowadzało, ale chyba tutaj tak. Tak? I chyba nie to. Jak to staje się kogoś ten? Palało. Powiedzmy, że tak. Nie. Już? O, są, dobra. Zakwaterowanie rodziny i tutaj będziemy mieszkać od dzisiaj. Ten dom. Oczywiście, że chcę. On przyjedzie za godzinę. Okej. O, i mają wszystkie potrzeby. Najsik. Tak wygląda nasz nowy dom. Wiecie co? Ja zresetuję grę, bo coś tutaj mi obraz szaleje troszeczkę, jak widzicie. Także zaraz wracam. Okej, już powinno być chyba wszystko w porządku. I tak, pokażę wam teraz, jak wygląda ten dom. Otóż, tu mamy kuchnię. Nie jest ona jakoś specjalnie wielka czy coś. No, myślę, że na ich potrzeby spokojnie powinna wystarczyć. Tutaj jest jadalnia. Jest ona dosyć duża, ale nie wiedziałem, jak zagospodarować tą przestrzeń. Tutaj mają salon z telewizorem nad kominkiem. I tutaj mają też taką biblioteczkę malutką. Tutaj mają jedną ubikację dla gości i dla siebie, jeżeli nie będzie miejsca na przykład. Tutaj, no tutaj mają ogólnie ogród. Tutaj basen. Czy coś jeszcze? Serwo trzeba będzie im kupić. Chyba. No, to jest pokój dla dzieciaków. To jest tak, sypialnia. To jest pokój Eweliny. To jest pokój dla Antka. I jeszcze dla jego brata, który tam prawdopodobnie będzie. Chyba brata, no zobaczymy. Tutaj jest dla nich osobna łazienka. Tutaj jest dla ogólnego dostępu dla rodziców i dla Eweliny. Ale się coś psuje ten obraz, ale okej, już trudno. No tu mają jakiś tarasik taki ładny. Chyba muszę odwrócić troszeczkę tą kamerę, bo nie wszystko widzę. A tutaj mamy tą paczuszkę od tego tajemniczego pana. No i tu jest korytarz, a korytarz no to nic specjalnego nie ma. I to w zasadzie wszystko, co zawiera ten dom. Kosztował on 119 tysięcy. Troszeczkę ponad, ale no cóż. Nie wybierać. Tutaj będzie do tego wypi... Nektar? Aha, okej. Okay. Tutaj jakieś nektary będą. Także no. Dobra.
Pomimo, że mają trzy łazienki, to i tak tam musiała mu wbić do ubikacji, no nie? Oni zaraz jadą do tego, do pracy, z tego co kojarzę. Więc nie będę nic tu robił. Niech ona to otworzy i posprzedajemy to wszystko. Sprzedaj, 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 sprzedaj. I to też sprzedaj. Nikt mi tu nie będzie, kurde, czarodziejował. W tym domu. Chyba wszystko kupiłem, co jest najważniejsze. Mają tyle wyjść z domu, że raczej nie ma opcji, żeby teraz nikt nie pojechał do pracy czy coś. Halo? Oni od której zaczynają pracę? Oni nie mają tego? Samochodu do pracy? Okej. Okej, dobra, można i tak. Jeśli gościu ją pozdrów. Ona niech tam sobie robi, co tam chce. Tylko jakie te ściany są wkurzające. Nie, tak może tak, bo tak mi jest o wiele wygodniej. Weźcie sobie, porozmawiajcie. Nie wiem, mogliby jechać gdzieś, nie wiem gdzie. A, włączyli muzykę. Okej. Okay. Zainteresowaniach, o zainteresowaniach. Zainteresowaniach, stąd też. Mówię o zainteresowaniach. Dobra, i weź może wezwij taksówkę do Raka Dobrowa, to nie, ale chyba też niedługo trzeba będzie jechać, żeby wam po prostu to pokazać. Nie wiem po co, no ale na przykład do miasta. O, do dzielnicy show biznesu. Bo chcę wam pokazać, jak to w ogóle wygląda, no nie? Okej. Okay. Czy ona też może z nim jechać? Ej, nie może z nim jechać, lol. Dobra, no to sam pojedzie, trudno. Aj, jesteśmy w simowym Hollywoodzie. Fajna muzyka. Potulniak, bulwar, studio filmowe, studio, multiplex, muzyka dla oczu, klub Kameroka, centrum dzielnicy show biznesu, strefa turystyczna. Myślę, że możemy tutaj pojechać najpierw. Ogólnie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. A to jest pomarańczowo. Już był taki kolorek. Kiedyś. Podobny. O, i są takie specjalne budki nawet. To fajnie, fajnie. Co ty masz w ogóle, człowieku, na łbie? Ja rozumiem, że jakaś sława czy coś, no ale no... Bez przesady. Nie. Nie jesteś nikim sławnym, więc no... Aha. Boże, co to są za jakieś chore te... troje. A tu? Witamy w dzielnicy show biznesu. Ponieważ jesteś nowicjuszem, polecamy na początek wzięcie udziału w jednej z sesji mikrofon dla każdego lub, jeśli wolisz, trochę występów w barze karaoke. Pamiętaj, że dopóki nie podpiszesz kontraktu z agencją, twoje osiągnięcia nie będą uwzględniane na liście gwiazd. Nawet nie zamierzam. Czyli to wszystko tak samo wygląda. Co my tu mamy? Są jakieś przymierzalnie? Miszne? Chcę taki widok. To jest jakieś do projektowania. To jest salon odnowy. To są te takie
wanny śmieszne. O, dokładnie o to mi chodziło. Weź kąpiel parową, weź kąpiel błotną, weź kąpiel w mleku siarkową. Weź do tego dołącz. O, i się wymasujesz, człowieku. Trochę relaksu od dzieciaków. Będzie. Ciekawie, ciekawie, nie powiem. Fajne są te lampy. Taka samotna szafeczka, no. Troszkę przykro. Tutaj co daje? Tutaj nic nie daje, to jest po prostu jakiś taki holik. Aha, to jest jakaś garderoba, mam rozumieć chyba. Chyba tak. Coś jeszcze jest u góry? Chyba nie. Widzę, że tu jest jakiś basen. I tu pływa Sylwia też. Czemu wszystkie te babki muszą mieć na imię Sylwia? Tym wyglądem twarzy. To jest coś tam do napowietrzania się chyba. Z tego co kojarzę. Z tego co tutaj patrzyłem. Dobra. To weź kąpiel parową może. Ale masz slipki. Ty, poprawia mu się higiena, faktycznie. Nieznacznie, ale się poprawiła. Dobra, już się nie będziesz wykosztowywał. Weź sobie tylko po prostu jabłkowy, truskawkowy. Weź jabłkowy. Lubię jabłka. Jabłka są dobre. Jabłuszka. Wyla. Jaki koleś śmieszny. Dzięki. Który musi się aż tak daleko iść? To jakaś gwiazda chyba musi być. Czesław ktoś. Faktycznie to jest jakaś gwiazda. Tak myślałem. Nie wiem co on ma na głowie, ale no. No cóż. O gustach się nie dyskutuje. Ej, takie akwarium jest zarąbiste. No to jakiś podest do śpiewania. A tu krewetki? Sushi maki. A. Nie znam się na tych sushi całych, ale no. Kiedyś muszę spróbować, bo nie jadłem nigdy jeszcze. Dobra, hopie. Nie masz co robić, więc. Zapomniałem. Do domu. No. Jedź se. Wypierdzielaj. Do domu. O, też se gotuję, pozmywaj. Właśnie serwo musimy kupić. Macie stół w kuchni. Czemu z niego nie korzystacie? Ten już zmęczony. To może. Nie, najpierw musisz to zrobić. Jednak musisz. Nie wiem, czemu oni nie mają dzisiaj pracy. Czemu ty się bawisz u chłopaków? Aha, ona nie może tutaj pracować w tym. Trochę lipa. Ty, młodzieńcze, masz komputer tutaj. Halo. Proszę mi tutaj się bawić. No ty możesz u nich się bawić, no już niech ci będzie. Ty będziesz spędzać czas z chłopakami. Na razie z chłopakiem, ale no. Tam się zobaczy. Weź potem skorzystaj.
Czy ona naprawdę musiała zejść specjalnie na dół, żeby skorzystać z ubikacji? Wiesz, że na górze też masz ubikację? Nie wiem, czemu ta maluje sobie, ale okej. Nie mnie oceniać. Fajne są te kanapy, bardzo mi się podobają. Ten ich styl i tak dalej. Bardzo fajnie wyglądają. Czuję jako mrucz przy tym ja. Gdzieś wypij nektar. Moment. Podnieś słuchawkę. O! Twój fanklub wzniósł fontannę na twoje podobieństwo. Oficjalnie uznano cię za żyjącą legendę. Monety wyjęte z fontanny są warte 500 sigmaleonów. Okej. Można i tak. Weźcie sobie właśnie zjedzcie. To coś zepsuł. To coś zepsuł. Coś się zepsuło, ale nie wiem co. Coś sprzątnij. Ej, może grać na gitarze. Ej, no to graj sobie. Ten niech sobie coś tam zje. Macie kilka zejść, wiecie o tym? Jakie łepy schylają, żeby zejść. Dobra, weź graj. Musiałaś iść tam się wysikać, ale tu się wykąpiesz. Dobra, nie wnikam. Nawet tu jest to zepsute, serio. Ja myślałem, że jak się przeprowadzę, to się coś zmieni. Ale nie, nie zmieniło się. Można dać mu napiwek? Nie, nie można. Szkoda. Dobra, to weźcie, idźcie spać już. Może co? I potem ty, jak wstaniesz, to się wykąpiesz, skorzystasz. I potem pozmywasz i podasz obiad. Albo on niech pozmywa i poda obiad. W tym czasie. Ty, młody, już przestań grać, tylko idź spać. Ha! Ale żem zrymował. XD. Ładny ten dom, co? Też mi się podoba. Naprawdę w miarę przyzwoite. To ty weź skorzystaj. Masz na szczęście łazienkę niedaleko, więc możesz skorzystać. Zapominam, żeby im dać ten, weź prysznic, bo prysznic zazwyczaj jest szybszy. Ty weź u siebie w pokoju. Naprawdę? O Jezu, nie. No ja nie wierzę w to, co tutaj się wyrabia, no nie? Mają dwie łazienki, ale nie umyje rąk w tej samej łazience, w której ma umywalkę, tylko musi iść do łazienki obok. O Jezus Maria. Weźcie mi to wytłumaczcie, bo ja tego nie rozumiem. Ty weź prysznic. Wykąp się. Szkolny. Aha, dobra, teraz mam. No, prysznic jest troszkę szybszy. Nieznacznie, ale jednak.
Ty już, dziecko, nie graj, tylko weź idź do szkoły. A teraz będą jeździć jego samochodem. A tu mamy jakiś zepsuty ten piksel. No z tej strony nie widać. Ale z tej strony widać. XD. O Jezu, to wszystko podlewać. Nie, serwo tu jest konieczne. Bez serwo to się nie da. Więc już sobie go kupmy. Tu jest serwo. Gdzie go zamontujemy? W kuchni? Nie, w kuchni już tak za bardzo miejsca nie ma. Tu będzie szpecił. Też będzie szpecił. No chyba tu. Dobra, niech będzie tak w tym miejscu. Niech on sprzątnie. Bo kto nam będzie podlewał kwiaty? No sorry, ale no chyba tylko serwo. O, już się zaczyna. Ty pozmywaj. Aha, to tak hałasuje. Co tak hałasuje? I niech se działa ten serwo. Troszkę roboty będzie miał, nie powiem. Weź prysznic. Ty młodzieńcze, weź oglądaj. To powinno dużo rozrywki dawać od razu. O, no i daje. To też se ogląda, okej. Okay. Dobra, weźcie po talerzu. Też chyba wzięła. Talerz. O, i ten już bierze talerz. Już naprawdę nie macie miejsca, no nie? A tu już znowu się zaczyna zwierzyniec. Po prostu świetnie. Gdzie ona jest? A, ona tu jest. Ty hopie. Weź prysznic. Potem graj. Ta młoda dama, to niech idzie już spać, bo już jest po wieczorynce. Ten niech skorzysta, weźmie prysznic i pójdzie spać. Ta natomiast niech tutaj skorzysta. A potem niech się wykąpie, jak jej mąż się też wykąpie. Weź prysznic. Czemu wszystkie dzieci muszą mieć ten dźwięk? I... Tu o tej porze do mnie dzwoni. A, ćwirówna. Dobra. Niech się wypcha. Młody. Do spania, mówiłem. Co... Czemu wy nie śpicie? Halo? Pi. No nie gadaj, że szop. No nie, szop. El Bandito. Czemu on się nazywa El Bandito? Zanim on dojdzie, to oni zdążą się wyspać. Na szczęście. Ci usłyszeli? Wszyscy usłyszeli. Też nie potrzebuje snu, ten też. Dobra, nie pójdziecie teraz spać. Jeszcze. Wypijecie sobie po kawce. Dacie sobie buzi. No i będzie. Wypijecie.
kawę, ty podaj śniadanie. Młoda dama weźmie się, wykąpie. Ten kawaler. A ten kawaler to niech robi co chce. Po co ci to? Weź to pozmywaj teraz. Nie skorzysta. No i wszyscy tam łażą. No bez sensu. To wam każe. Weź prysznic, hopie. Za samochód. Aha, a ta już nie ma energii. Weź wypij, a potem idź skorzystać. Ty młoda, weź uruchom tutaj serwo, który jest na dole. Oni tu też mają schody, a kurde, z nich nie korzystałem totalnie. Ci się bawią w bieganki. Dobra, jedź do pracy. Tylko ty nie poszłaś jeszcze. Serwo, nie denerwuj mnie nawet. Potem będzie, że kurde, ten zaniedbany ogród będzie, bo serwo se kurde nic nie robi. Ma tyle wyjść z domu. Tu jedno, tu drugie, trzecie. Chwila. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Około 11 wyjść masz z domu. 12. I jeszcze mu mało. Ludzie. Logika. Gdzie jesteś, logiko? Jeszcze się te zwierzaki w tym bawią. Tereta. I ty weź się umyj potem. Weź prysznic poszybciej. Oglądam telewizję. Potem ta niech skorzysta. Weźmie prysznic. Potem niech weźmie talerz. I niech śpi. Ty natomiast oglądasz. To dobrze. Ten też potrzebuje rozrywki. Aha, ten poszedł spać już. Dobra, to niech śpi. Weź wyłącz. Ten też energii już potrzebuje. Ale patrz, jak już wie, że tutaj trzeba iść do łóżka. Skąd on to wie? Dobra, ta poszła spać. Ten też zaraz niech idzie spać. I ona niech też idzie spać. A ja sobie popatrzę, co ten serwo robi. Bo jak będzie się opierdzielał, to niedługo zwolnię. O, jest, ogrodnik. I to też trzeba podlewać? O lol. Dobrze, że on to podlewa wszystko. Trochę roboty będzie miał. Ale na szczęście jemu nic nie jest potrzebne do życia. Nie trzeba nim sterować, tylko sam wszystko robi. Przez to czasami wkurza. No ale no cóż. Mhm.
Kurde, ten dom w Simsach dwójce będzie ciężko troszkę odwzorować. Ale myślę, że dam radę. Alalalalal. To ładne podlewanie. Teraz będzie szedł naokoło. Nie przejdzie przez dom, tylko pójdzie naokoło, no nie? Ich logika czasem nie powala. Ale dobra, to już ich wybór. Jeszcze tu masz do podlania. Znowu będzie się cofał. XD. Pokaż mi swoją ścieżkę. Jo, tu jeszcze podlewa. Beka, stypa. Gdzie jeszcze będziesz podlewał? W domu masz jakieś kwiaty? A nie, tutaj jeszcze. Pozmywaj wszystko. Ale tu jeszcze miałeś. Ale już dobra. Już ci wybaczę. Młoda damo. Staniesz to, weźmiesz prysznic i się wykąpiesz. Czy to jeden pies? Dobra, to weźmiesz prysznic i skorzystasz. Aha, już wstałaś. Okej. Ty skorzystasz tutaj. Ty skorzystasz, weźmiesz prysznic. A ty im przygotujesz obiad. Czy tam śniadanie. I na tym zakończymy nasz odcinek. Kolejny odcinek to postaram się, żeby już mieli adoptowane dziecko. Bo tak, brat Antka będzie adoptowany. Ponieważ nie chce mi się już męczyć z ich jakimiś fochami wiecznymi, że kudy, nie, nie będę się z sobą całować, nie będę mieć z sobą dzieci, bo coś tam. Ja już mam po prostu tego dosyć, no i no. Tak to będzie wyglądać. Także cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że ten dom wam się podoba. W większości ja go umeblowałem. Ja go w większości pomalowałem też. Znaczy może nie w takiej całkowitej większości, bo tutaj na przykład nie. Ale na przykład chyba tutaj robiłem łazienki. No i meblowanie to ja tutaj wszystko robiłem. Także mam nadzieję, że wam się wszystko to podoba. Odcinek wam się podobał, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia. No i cześć!